Chcecie bajki? Tak! Oto bajka. Była sobie pchła szachlajka. Niesłychana rzecz po prostu. By ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rogu mógł wyczynić bez powodu takie psoty i gałgaństwa. Lubię czasem pęki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki pojechała zagrać pchełki. W klubie bywa zwykle tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pchła krzyknęła. Daj ci drogę, jestem mała, przejść nie mogę. Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem niewzruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje stos pieniędzy. Pchła szachlajka była mała. Między pchełki się wmieszała i po stole sama skacze. Co to znaczy? Myślą gracze. Raz, nudząc się szalenie, przeczytała ogłoszenie. Że niejaka panna Kika na ulicy Kopernika pragnie uczyć się języka angielskiego. Pchła szczęśliwa już coś knuje, już się zrywa. I po chwili w kapeluszu i w żakieciku z lila pluszu, w nodnych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych, jedzie wprost na Kopernika. Tam, gdzie mieszka panna Kika. Cóż, angielski rzecz niewielka, a wyglądam jak Angielka. Jest mi nudno, mam ochotę pannie Kicie zrobić psotę. Tak zaczęła się nauka. Panna Kika słówka duka, pchle w wysiłku puchnie głowa. Wciąż dyktuje nowe słowa. Tirli, wojsko. Lirli, woda. Pani pilność jest wzorowa. A ten akcent, ta wymowa, niech się król angielski schowa. Jeszcze tydzień lekcje trwały. Dały wynik doskonały. Pani Kika w niebo wzięta, wszystkie słówka już pamięta. I z zeszytu płynnie czyta, jak Angielka rodowita. Chła żegnając uczennicę, powiedziała pani Kice. Jestem dumna z panny Kiki. Pina i pan Kiki Biki. Chła szachrajka po tej psocie zamieszkała na Ochocie. I przez 2 miesiące prawie nie zjawiała się w Warszawie. Jeśli pani da mi słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. Chła odrzekła zawstydzona. Pan sędzia się przekona, poprzysięgłam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię. Z takiej pchły pociecha będzie. Ślub jej odbył się w adwencie. I zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłem i szklankami wino piłem. Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie. Animowała. A my bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.